Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, korzystając z pytania pana Dawida Mysiora, porozmawiamy sobie o ekumenizmie. Zapraszam. Będę tutaj korzystał przede wszystkim z encykliki papieża Piusa XI Mortalium Animos. Encyklika wydana w roku 1928, dostępna chociażby w wydawnictwie Tedeum. Link, jeśli nie zapomnę, będzie w opisie. Będę korzystał również z deklaracji o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II Unitatis Redintegratio. Najpierw streszczę pokrótce tą encyklikę, którą przedstawiłem w wielkim skrócie. Otóż papież rozpoczyna od tego, że opowiada nam, że Pan nasz Jezus Chrystus założył swój Kościół. Nie ma w tym nic niezwykłego. Jednak założył ten Kościół jako jeden. Pan Jezus mówi do świętego Piotra i na tobie wybuduje, czy i na tej skale wybuduje mój Kościół. Jest mowa o jednym Kościele. Papież zauważa, nie mówi tutaj, Pan Jezus nie wypowiada jakiegoś pobożnego życzenia, że ten Kościół będzie jeden. Nie. Mówi on o tym, że to jest stała właściwość Kościoła. Jeden Kościół wybudowany na świętym Piotrze. I papież zauważa, ten Kościół jeden, który został założony przez Pana Jezusa, wybudowany na świętym Piotrze, który jest jego najwyższą władzą, ten jeden Kościół cieszy się tym przywilejem właśnie jedności. A wszyscy ci, którzy odchodzą od tej jedności, o nich mówi święty apostoł Jan w swoim pierwszym liście, werset drugi, rozdział 2, werset 19, przepraszam, wyszli z nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. Wyszli z nas, lecz nie byli z nas. Ten Kościół ma za zadanie przekazywać naukę Pana Jezusa. Papież zauważa, że oczywiście Kościół, który miał trwać po wsze czasy, którego bramy piekielne miały nie przemóc. Czy on mógłby tak po prostu zgubić naukę Pana Jezusa? Oczywiście nie. Skoro Pan nasz Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem i on zakłada Kościół i zapowiada, że ten Kościół będzie trwał, będzie filarem i podporą prawdy, no to ten Kościół musi zachować tą naukę, którą Pan Jezus Chrystus przekazał. Następnie papież zadaje sobie pytanie, czy można mówić o miłości kosztem wiary. Papież zauważa, że taka miłość byłaby naturalistyczna, nie byłaby nadprzyrodzoną cnotą miłości, a zauważa on raczej, byłaby ona wygodnictwem niż cnotą. Zauważa również, cytując drugi list świętego Jana Apostoła, werset 10, jeśli do was przyjdzie ktoś i nie wniesie ze sobą tej nauki, Ewangelii, nie przypuśćcie go do domu i nie powiedzcie, bądź pozdrowiony. A więc Pismo Święte ewidentnie nie promuje jakiejś miłości bliźniego bez wiary. Ewidentnie Kościół został założony przez Pana Jezusa jako jeden, wybudowany na świętym Piotrze po to, aby przekazywać naukę. I nie ma w Piśmie Świętym żadnych podstaw, żeby twierdzić, że w ogóle w nauczaniu Pana Jezusa, żeby twierdzić, że miłość bliźniego ma pierwszeństwo przed wiarą. Wręcz przeciwnie, przekazywanie wiary jest największym aktem miłości bliźniego. Abyśmy to dobrze zrozumieli, nie ma miłości bliźniego ten, kto widząc, że człowiek idzie ku przepaści, milczy. Nie ma miłości bliźniego ten, kto widząc, że człowiek idąc ku wiecznemu potępieniu, milczy. A więc nie ma miłości bliźniego ten, kto udaje, że wszystko jest w porządku z człowiekiem, który nie jest w Kościele katolickim. Oczywiście nie o to chodzi, żeby teraz wszystkich jakoś siłą nawracać, czy w ogóle, żeby kogokolwiek siłą nawracać. Natomiast naszym obowiązkiem jest iść i nauczać, głosić nauczanie Pana Jezusa. Również wobec tych, którzy uważają, że posiadają nauczanie Pana Jezusa, a jednak go nie posiadają. Jednak jakieś punkty odrzucili. Obowiązkiem miłości bliźniego jest w takim wypadku upominanie go. Mówienie mu, tutaj się mylisz. A więc dyskutowanie z nim jak najbardziej. On będzie przytaczał swoje argumenty, dlaczego uważa, że Pan Jezus uważał tak, a nie inaczej. Dyskusja jak najbardziej. Ale nigdy nie wolno w żaden sposób zasugerować takiemu człowiekowi, że wszystko jest w porządku. Że może wierzyć w ten czy w inny sposób. Nie.
My mamy obowiązek nauczać tak, jak Pan nasz Jezus Chrystus nas nauczył. Mamy obowiązek przekazywać tą naukę, bo ona prowadzi do zbawienia. I człowiek, który nie zachowuje tej nauki, nie zdąża do zbawienia. Nie prowadzi go ona do zbawienia i my mamy obowiązek. Obowiązek miłości bliźniego, upominać go, wskazywać mu właściwą drogę. To jest obowiązek miłości bliźniego, fundamentalny obowiązek miłości bliźniego. I ten, kto tego zaniedbuje, sugeruje poprzez swoje działania, że wszystko jest w porządku, że wcale nie trzeba wierzyć w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, że wcale nie trzeba wierzyć, że Pan Jezus założył Kościół na Świętym Piotrze, że wcale nie trzeba wierzyć w to, że Chrystus jest Mesjaszem, że to wszystko są rzeczy drugorzędne. My musimy dbać o to, aby naprawdę ten przekaz był widoczny. To jest prawdziwa miłość bliźniego. A więc podsumowując, czy zbierając to, co najważniejsze, papież mówi w swojej encyklice na zakończenie, że oczywiście jedyną drogą do tego, aby przywrócić, aby doprowadzić tych, którzy opuścili jedność Kościoła Chrystusowego, jest doprowadzić ich z powrotem do tej jedności. Zgodnie z tym, co pisze święty Jan Apostoł, wyszli z nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. I chodzi o to, żeby oni znowu byli naszego ducha, cytując świętego Jana Apostoła. Teraz to jest ogromnie, oczywiście wielki skrót. Zachęcam do zapoznania się z tą encykliką jeszcze raz. Nie jest ona szczególnie długa, także jest to rzecz dosyć prosta. Następnie będę teraz porównywał fragmenty z Mortalium Animos z dekretem o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II Unitatis Redintegratio. Od razu przepraszam za dużą ilość cytatów, ale myślę, że jest to koniecznie potrzebne, żeby zobaczyć, jak bardzo tutaj magisterium zmieniło swój punkt widzenia. A więc, w Unitatis Redintegratio w pierwszym rozdziale, czy w pierwszym punkcie, mamy ewidentnie jedność Kościoła przedstawioną jako pobożne życzenie, a nie jako znamie Kościoła, które zostało mu dane. Punkt pierwszy. Ten brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa. To jest cytat z Unitatis Redintegratio. Ten brak jedności pośród chrześcijan jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Natomiast Mortalium Animos pisze, czy w Mortalium Animos jest napisane, w tym miejscu należy objaśnić i usunąć błędne zapatrywania, na których wspiera się cała podstawa tych spraw. I to różnorodne wspólne dążenie niekatolików ku zjednoczeniu chrześcijańskich kościołów, o czym była mowa. Podstawa dla wszelkiego dążenia takiego zjednoczenia chrześcijan. Inicjatorzy tej idei prawie wciąż przytaczają słowa Chrystusa od omnes unum sint, aby wszyscy byli jedno, ale w ten sposób jakby te słowa wyrażały życzenie i prośbę, które mają się dopiero spełnić. Są bowiem zdania, że jedność wiary i kierownictwa, co jest znamieniem prawdziwego i jednego Kościoła Chrystusa, nigdy poprzednio nie istniała i dzisiaj także nie istnieje. Może to według ich zdania być wprawdzie życzeniem, które może też kiedyś wspólną wolą wiernych się urzeczywistnić. Lecz tymczasem, tak sądzą, jest tylko pięknym marzeniem. Oczywiście papież przytacza ten pogląd jako fundamentalny błąd, wcześniej objaśniając, że jedność Kościoła jest znamieniem Kościoła, które Kościół cały czas posiada. Jedność władzy, jedność wiary, jedność sakramentów. Wszystkie trzy jedności ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kolejne porównanie to będzie trzeci punkt Unitatis Redintegratio, narzędzia w dziele zbawienia. Same te kościoły i odłączone wspólnoty, choć w naszym przekonaniu podlegają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, któremu moc pochodzi z samej pełni, których moc, przepraszam, pochodzi z samej pełni łaski i prawdy powierzonej Kościołowi katolickiemu. Natomiast Mortalium Animos. Jasną rzeczą więc jest, czcigodni bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego kiedyś niestety odpadli. Widzimy tutaj ewidentną różnicę perspektyw. W Unitatis Redintegratio mamy jasno powiedziane, że Duch Święty nie zbrania się używać kościołów odłączonych.
Otóż, według tradycyjnej nauki Kościoła jest to ewidentnie błąd i papież w Mortarium Animos ewidentnie broni się, czy nie broni się, po prostu ewidentnie stwierdza, że to nie ma miejsca. Tradycyjna nauka Kościoła nigdy o czymś takim nie mówiła, zawsze mówiła o tym, że człowiek poza Kościołem katolickim może się zbawić pomimo swojego fałszywego wyznania i ono raczej stanowi dla niego przeszkodę niż pomoc. Oczywiście stopień jest jakby zależny od samego wyznania. A więc Duch Święty nie posługuje się fałszywymi wyznaniami, tylko raczej prowadząc tą duszę do zbawienia, jeśli jest tam jakieś fałszywe wyznanie, to ono stanowi przeszkodę, a nie pomoc. Jest to absolutnie fundamentalna różnica w postrzeganiu tej sprawy. A więc gdy papież pisze, że jedyna, nie wolno popierać tej pracy nad jednością chrześcijan inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jednego prawdziwego Kościoła Chrystusowego, to jest to zupełnie co innego. W Unitatis Redi Integratio czytamy dalej, to jest punkt 4. Przez taki bowiem dialog uzyskują wszyscy bliższe prawdy poznanie doktryny oraz życia jednej i drugiej wspólnoty i bardziej bezstronną ocenę. Wtedy też te wspólnoty osiągają pełniejszą współpracę we wszystkich zadaniach, które dla wspólnego dobra stawia przed nimi sumienie chrześcijańskie i gromadzą się, gdzie tylko się godzi, na jednomyślną modlitwę. Wszyscy wreszcie obliczają się ze swej wierności wobec woli Chrystusa co do Kościoła i jak należy biorą się rzetelnie do dzieła odnowy i reformy. Mortalium Animos natomiast poczynania te ożywione są takim zapałem właśnie takich spotkań, że zyskują niejednokrotnie licznych zwolenników i pod swym sztandarem zgrupowały nawet potężny zastęp katolików, których zwabiła nadzieja Unii, pojednania chrześcijaństwa, co przecież zgodne jest z życzeniem świętej Matki Kościoła, który wszak niczego bardziej nie pragnie jak tego, by odwołać se zbłąkane dzieci i sprowadzić je z powrotem do swego grona. W tych nęcących i zwodniczych słowach tkwi jednak złowrogi błąd, który głęboko rozsadza fundamenty wiary katolickiej. Jest to ten błąd, o którym wspomniałem przed chwilą, złe postrzeganie jedności Kościoła jako jakiegoś pobożnego życzenia i uważanie, czy pogląd, jakoby Kościół potrzebował w jakiś sposób coś zaczerpnąć od tych wyznań odłączonych, jakoby Kościół utracił coś, jakoby Kościół Chrystusowy utracił jakieś prawdy wiary, jakoby rozpadł się w jakiś sposób. Pamiętajmy, Pan Jezus założył Kościół i zapowiedział, że bramy piekielne go nie przemogą. Założył Kościół na świętym Piotrze i zapowiedział, że bramy piekielne go nie przemogą, że będzie on filarem i podporą prawdy. Natomiast u podstaw Unitatis Redi Integratio leży jakaś zupełnie inna wizja Kościoła. Dalej, to jest dalej punkt 4, Unitatis Redi Integratio. Wszyscy chrześcijanie skupili się w jednym sprawowaniu Eucharystii, w jedność jednego i jedynego Kościoła, której Chrystus od początku życzył swemu Kościołowi. Wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków. A więc jest to jakby taka wizja, co też może się wydarzyć, a więc wierzymy, że, czy dążymy do tego, żeby wszyscy chrześcijanie skupili się w jednym sprawowaniu Eucharystii i później jest dodane, wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z każdym dniem wzrasta aż do skończenia wieków, co jest cytatem zupełnie niejasnym. Z jednej strony dążymy do tej jedności, a z drugiej strony trwa ona w tym Kościele, w Kościele katolickim. Natomiast Mortalium Animos. Nie wiemy, jaka droga wiedzie z takiej różnorodności zdań do jedności Kościoła, ponieważ Kościół może przecież wywodzić się tylko z jednej nauki chrześcijańskiej wiary. Wiemy jednak, jak tam łatwo dochodzić można do zaniedbania religii, tam, czyli na takich spotkaniach międzyreligijnych, lub do indyferentyzmu, lub też do modernizmu, której ubolewania godne ofiary nie uważają prawdy dogmatycznej za absolutną, lecz za relatywną, to znaczy za zmienną według rozmaitych miejscowych i czasowych potrzeb, jakoby ona nie stanowiła treści niezmiennego objawienia, lecz przystosowywała się do życia ludzkiego. A więc papież Mortalium Animos pisze, że on nie wie, w jaki sposób takie spotkania z różnorodności zdań co do prawdy objawionej mogłyby doprowadzić do jedności religii, natomiast dobrze sobie jest w stanie wyobrazić, że doprowadzi to do indyferentyzmu lub modernizmu. O wartości różnego rodzaju sekt chrześcijańskich pisze Unitatis Redi Integratio. Nie można też przeoczyć faktu, że cokolwiek sprawia łaska Ducha Świętego w odłączonych braciach,
może również nam posłużyć ku zbudowaniu. Wszystko, co szczerze chrześcijańskie, nigdy nie stoi w sprzeczności z prawdziwymi dobrami wiary. Owszem, zawsze może posłużyć ku doskonalszemu wniknięciu w samą tajemnicę Chrystusa i Kościoła. Natomiast Mortalium Animos, jasną rzeczą więc jest czcigodni bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego prawdziwego kościoła chrystusowego, od którego kiedyś niestety odpadli. Ten cytat już widzieliśmy. O communicatio in sacris pisze nam Unitatis Redintegratio w punkcie 8. Nie można wszakże uznać współudziału w świętych czynnościach, a więc communicatio in sacris, za środek, który bez zastrzeżeń należałoby stosować dla przywrócenia jedności chrześcijan. Współudział ten szczególnie zawisł od dwóch zasad: od konieczności zaznaczenia jedności Kościoła i od uczestnictwa w środkach łaski. Wzgląd na zaznaczenie jedności Kościoła najczęściej wzbrania współudziału. Łaska, o którą należy zabiegać, niekiedy czyni go wskazanym. Natomiast prawo kanoniczne z roku 1917 w kanonie 2316 pisze bardzo jasno, że ten, kto ma współudział z heretykami w rzeczach świętych, a więc w liturgii, jest podejrzany herezji. Kanon 2316 w prawie kanonicznym z 1917 roku. To jest prawo kanoniczne, które obowiązuje w czasie pisania Unitatis Redintegratio. Podejrzany jest herezji, kto ma współudział w rzeczach świętych, w liturgii, z heretykami. Natomiast Unitatis Redintegratio twierdzi, że ze względu na jakieś łaski może być to wskazane. To jest zdanie szokujące. Prawdę należy wartościować według Unitatis Redintegratio. To jest punkt 11. Przy zestawieniu doktryn niech pamiętają o istnieniu porządku czy hierarchii prawd w nauce katolickiej, ponieważ różne jest ich powiązanie z zasadniczymi podstawami wiary chrześcijańskiej. Natomiast Mortalium Animos pisze, co się zaś tyczy artykułów wiary, to bezwarunkowo niedozwolona jest różnica, którą chciano zaprowadzić między tak zwanymi zasadniczymi, a niezasadniczymi punktami wiary. Jak gdyby pierwsze z nich musiały być uznane przez wszystkich, natomiast te drugie mogły pozostać do swobodnego uznania wiernych. Nadnaturalna cnota wiary ma swoją przyczynę formalną w autorytecie objawiającego Boga i nie dopuszcza podobnej różnicy. Tutaj mamy bezpośrednio sprzeczność. I podsumowując, długi jeszcze raz cytat, najpierw z dekrecie o ekumenizmie Unitatis Redintegratio. W obliczu, to jest punkt 12, w obliczu wszystkich narodów, niech wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę w jednego i troistego Boga, we wcielonego Syna Bożego, naszego Pana i Zbawiciela, a wspólnym wysiłkiem, we wzajemnym szacunku, niech dają świadectwo naszej nadziei, która nie zawodzi, ponieważ w dzisiejszych czasach na szeroką skalę organizuje się współpracę w dziedzinie społecznej. Wszyscy ludzie powołani są do wspólnego wysiłku, szczególnie zaś ci, którzy wierzą w Boga. Przede wszystkim zaś wszyscy chrześcijanie, jako naznaczeni imieniem Chrystus. Więc wezwanie do podobnej pracy, jak praca społeczna, do zjednoczenia wszystkich chrześcijan. Natomiast podsumowując, Mortalium Animos. Dusz ludzkich może nigdy jeszcze nie przenikało tak silne pragnienie wzmocnienia i spożytkowania ku dobru wspólnemu społeczeństwa ludzkiego tych węzłów braterstwa, które nas z powodu jednego i tego samego pochodzenia i tej samej natury jak najściślej łączą, jak to, które zauważyć możemy właśnie w naszych czasach. Ponieważ narody nie mogą jeszcze w całej pełni cieszyć się dobrodziejstwami pokoju, ponieważ przeciwnie, tu i tam odżywają dawne i powstają nowe właśnie, powodujące powstania i wojny domowe, ponieważ nadto nie udaje się rozwiązać całego szeregu spraw spornych dotyczących spokoju i dobrobytu narodów, o ile ci, w których ręku spoczywa kierownictwo i ster państwa, nie poświęcają się zgodnie temu zadaniu. Łatwo zrozumieć, tym bardziej, skoro nie ma różnicy zdań co do jedności rodzaju ludzkiego, dlaczego tak wiele ludzi pragnie, by w imię braterstwa, które obejmuje wszystkich, rozmaite narody coraz to ściślej się zespoliły. Coś całkiem podobnego pragną pewne koła wytworzyć w zakresie porządku ustanowionego przez Chrystusa Pana Nowym Testamentem. Wychodzą z założenia, dla nich nie ulegającego wątpliwości, że bardzo rzadko tylko znajdzie się człowiek, który by nie miał w sobie uczucia religijnego. Widocznie żywią nadzieję, że mimo wszystkich różnic zapatrywań religijnych nie trudno będzie, by ludzie przez wyznawanie niektórych zasad wiary jako pewnego rodzaju wspólnej podstawy życia religijnego w braterstwie się zjednali.
W tym celu urządzają zjazdy, zebrania i odczyty z nieprzeciętnym udziałem słuchaczy i zapraszają na nie dla omówienia tych spraw wszystkich, bez różnicy, pogan, wszystkich odcieni, jak i chrześcijan, ba nawet tych, którzy niestety odpadli od Chrystusa lub też uporczywie przeciwstawiają się Jego boskiej naturze i posłannictwu. Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nas przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i wpadając krok po krok w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera. Rozumiemy, jak potężne są to słowa, jak potężny jest to konflikt. Papież wyraża zrozumienie dla pragnienia pojednania pomiędzy narodami, bo przecież wszyscy mamy tą samą naturę, wszyscy pochodzimy, mamy to samo pochodzenie i to jest zrozumiałe, to jest w pewnym sensie pochwalone w tej encyklice. Natomiast uważa on bardzo mocno, że błądzą ci, którzy próbują to przenieść na sferę religijną. I to są piękne, potężne słowa, które wynikają bezpośrednio z objawienia. Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, próby zjednoczenia tych wszystkich religii, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie, bo przedstawiają ją właśnie na sposób modernistyczny, na sposób naturalistyczny. Wszystkie wiary jako tylko i wyłącznie rzecz naturalna, jako tylko i wyłącznie spełnianie naszych potrzeb, a więc wszystkie jako dobre zasadniczo. I wpadają krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej odstępuje zupełnie odstępuje ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera. Encyklika Mortalium Animus o popieraniu prawdziwej jedności religii. Mamy tutaj ewidentny konflikt magisterium. Z jednej strony Unitatis Redi Integratio pragnie tego pojednania. Dopuszcza już communicatio in sacris, a więc wspólną liturgię. Dostrzega te elementy, te działanie Ducha Świętego u różnych wspólnot odłączonych. To jest ewidentnie ogromna zachęta do tego, żeby działać w ten sposób i życie Kościoła po Soborze Watykańskim II ewidentnie to potwierdza. Ono właśnie tak wygląda. Natomiast tutaj papież Pius XI bardzo dobrze rozpoznaje problem. Ci, którzy tak myślą, którzy tak uważają, oni są w ogromnym błędzie co do samej idei, co do samego pojęcia religii. I ten, kto tak uważa, odstępuje według niego od religii objawionej. Uważa on bowiem, że właśnie wszystkie religie są dobre. A dlaczego tak uważa? Bo ma naturalistyczny punkt widzenia. Bo nie widzi tego, że Bóg przekazał nam objawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, że zostawił swój Kościół ze sobą Piotra, z hierarchią, z jego nauką i że to jest Boże objawienie, a wszystko inne, wszystkie inne nauczania, wszystkie inne religie są tworami ludzkimi, że jest to zasadnicza, ogromna różnica, że Pan nasz Jezus Chrystus objawił nam prawdę, to co Bóg chciał nam przekazać, to zostało nam przekazane. Pan nasz Jezus Chrystus założył swój Kościół i próba teraz takiego naiwnego zjednoczenia wszystkich, dążenia do zjednoczenia wszystkich chrześcijan poprzez takie radosne spotkania, papież uważa, że jest to ogromne zagrożenie i że ci, którzy tak postępują, krok po kroku popadają w naturalizm i ateizm. I ten odstępuje od religii nam przez Boga objawionej, kto takie idee i usiłowania popiera. Mamy więc tutaj ewidentny konflikt magisterium. Co w takiej sytuacji należy robić? Oczywiście to, co tutaj papież w swojej encyklice przedstawia, to nie jest jego jakiś wymysł. To, co on napisał, nie wywołało jakiegoś szoku wtedy. To była po prostu nauka Kościoła. Tradycyjna, zwykła nauka Kościoła. Papież po prostu przekazał to, co już było w zasadzie wszystkim znane. Przypomniał, sprecyzował, dopowiedział. Tutaj to było w pełni jakby tradycyjne.
Natomiast gdy mamy taki konflikt magisterium, z jednej strony nauczanie Kościoła, wielowieczne nauczanie Kościoła o jedności Kościoła, która jest rzeczywistością, o jego boskim posłannictwie, o tym, że Kościół musi pilnować prawdy i nie może kosztem prawdy próbować się ze wszystkimi pojednać, że musi tą prawdę głosić i że między innymi tą prawdą jest to, że Bóg przekazał nam swoją prawdę poprzez Chrystusa, że założył swój Kościół. Jeśli mamy taki konflikt pomiędzy magisterium Kościoła, powiedzmy tak, przed Soborem Watykańskim II, a w trakcie Soboru Watykańskiego II, to jest ogromne uproszczenie, ale ten konflikt, który mamy tutaj, pomiędzy Unitatis Redintegratio a Mortalium Animus, co należy robić? Należy postępować zgodnie z zasadą świętego Wincentego z Lerynu, czyli wierzyć w to, co cały Kościół zawsze i wszędzie wierzył. To jest nasz obowiązek jako katolików. W ten sposób sprawdza się, co jest prawdziwie katolickie. To, co Kościół zawsze i wszędzie wierzył. Zawsze i wszędzie. A nie nowinki teologiczne, które gdzieś tam pojawiły się pod wpływem herezji modernizmu i wypłynęły, pojawiły się, stały się modne. To są rzeczy, które były potępiane przez tysiące lat wcześniej, przez całą historię Kościoła. Rzeczy, które wielokrotnie były potępiane, teraz nagle stały się modne. Czy to znaczy, że mamy być posłuszni temu nowemu magisterium? Nie. To znaczy, że mamy powtórzyć za świętym Pawłem, sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Nie wolno nam iść tą drogą, bowiem musimy wierzyć w to, co Kościół zawsze i wszędzie wierzył, a nie ulegać jakiejś jednej konkretnej modzie, która nie jest spójna, nie jest zgodna z tym, co było nauczane przez wszystkie wieki Kościoła do tej pory. Pan nasz Jezus Chrystus zostawił nam Kościół Święty, zostawił nam swoją prawdę, objawienie, którego Kościół ma pilnować. Mamy to objawienie w nauce Kościoła. To, że przez ostatnie 50 lat jest ona inna, pod wpływem pewnej ideologii, pewnej filozofii, pewnej herezji w zasadzie, to tragedia. To jest wielkie zło, to jest coś strasznego, ale jak najbardziej mamy podstawy, żeby powiedzieć temu nie. To jest całe nauczanie Kościoła, wielowieczne nauczanie Kościoła sprzed czasów, kiedy ta straszna moda teologiczna, heretycka moda teologiczna objęła, powiedzmy, zajęła głowy hierarchów Kościoła. O tym jeszcze powiemy sobie w jakimś kolejnym materiale, o tym, dlaczego tak się stało, jak do tego doszło, że magisterium zostało zdominowane przez poglądy, które katolickie nie są. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.